Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Przeczytaliście tytuł, to wiecie, że dziś będziemy sprawdzać, ile ta maszyna pójdzie na maksa. Oczywiście wszyscy wiemy, że naczelnym testerem prób autostradowych jest Petrolhead Number One, którego tutaj z tego miejsca możemy pozdrowić. Ale u mnie niestety z czasem jest bardzo, bardzo ciężko i nie mam kiedy po prostu powierzyć mu swojego auta, żeby mógł wykonać tą próbę prawidłowo. Ja oczywiście będę starał się zrobić to też tak dobrze, no ale niestety będę musiał wykonać to właśnie sam ze względu na brak czasu. No wiadomo, że wszystko zgodnie z przepisami, jak widać, a może i nie widać, to jesteśmy w Niemczech, czyli tutaj momentami nie mamy żadnych ograniczeń, także wszystko zgodnie z prawem. Co prawda, jak widzicie, jest trochę ruch, ale nie jest najgorzej. Podjadę troszeczkę bliżej Holandii na autostradzie A57, tam jest dużo mniejszy ruch, także tam powinno być w miarę pusto i spróbujemy sobie tam wycisnąć co nieco. Pogoda, jak widać, dopisuje, 17 stopni, słoneczko. Jeśli chodzi o auto, no to wszyscy wiemy, że jest to A607 z dwulitrowym silnikiem o mocy 177 koni i oznaczeniu CGLC. Silnik fabryczny, tutaj nic nie było modyfikowane, czyli w teorii powinien mieć 177 koni. Oczywiście był wgrany soft po Dieselgate, ale jest wgrany z powrotem oryginalny, taki jaki wyszedł z fabryki, czyli tak jak mówię, teoretycznie powinniśmy mieć 177 koni. No i tutaj przyspieszeń chyba nie będziemy testować, bo z automatyczną skrzynią Multitronic to nie ma co testować przyspieszeń, bo tutaj szału, jak wiecie, pewnie nie ma. Ta skrzynia jest bardziej, można powiedzieć, do zamulania niż do sportowej jazdy, ale ja akurat taką skrzynię preferuję, dla mnie to wygoda. Dlatego też nie będę właśnie robił żadnych pomiarów tam od 100 do 200 czy tym podobnych, bo nie ma sensu. Zobaczymy sobie tylko, ile nasze auto wyciśnie na maksa. Także myślę, że chyba tutaj wstępu to by było tyle. Jak widać, czasami auto musi nam hamować, bo niestety tutaj ruch jest dość spory. Przejadę kawałek dalej, znajdziemy jakiś odpowiedni odcinek, w którym będzie dużo mniejszy ruch, no i będziemy cisnąć. Także do zobaczenia za chwilę. No i już właśnie wbijam się na autostradę A57, o której wspomniałem wcześniej. To akurat już jest dwupasmówka, ale tutaj, tak jak wspomniałem, jest właśnie zazwyczaj dużo mniejszy ruch, a szczególnie kawałek dalej, bliżej Holandii, bo tutaj jest, można powiedzieć, już ostatnia prosta przed Holandią. I taka też ciekawostka, jeśli oglądacie może na YouTubie Autotop NL, to tutaj właśnie też na tej autostradzie dosyć często chłopaki testują furki. Właśnie zauważyłem. Pewnie właśnie dlatego, że jest mniejszy ruch. No i praktycznie blisko Holandii, nie? Także mają blisko. Dobra, no ja tu się właśnie wbijam i podjadę jeszcze, myślę, że paręnaście kilometrów. Może te auta troszeczkę powyjeżdżają z tej autostrady, że będzie ich jeszcze mniej. I wtedy spróbujemy coś przycisnąć. Jak widać, lewy pas jest praktycznie wolny, tylko co jakiś czas na prawym jakieś auto jedzie. Także tutaj jeszcze może teraz przełączę się w tryb Dynamic. Jeśli on cokolwiek nam da, nie wiem, szczerze mówiąc. No ale przełączymy się, zobaczymy. Połączymy może te tempomaty i te wszystkie wspomagacze. Tutaj jeszcze może na liczniku włączymy sobie prędkość cyfrową, żeby było widać, ile jedziemy. Gdzie to było? No. Myślę, że teraz jest ok. No i dobra, przyciśnijmy troszkę. Zobaczymy, czy to auto coś nam pojedzie. Tutaj też wspomnę, że producent deklaruje nam, że wyciągnąć powinien na maksa 222 km na godzinę. Także myślę, że chyba tyle pojedziemy pewnie i więcej się nie uda. No ale zobaczymy.
spróbujemy osiągnąć chociaż te 222. Czy to będzie w ogóle możliwe? Na razie mam 200, ale nie mam wciśniętego. Teraz wcisnąłem gaz w podłogę. Widzę, że jest trochę ruch na prawym pasie i żółte tablice widzę, także troszkę się boję, bo oni nigdy nie patrzą w lusterka, jak wyjeżdżają. A mamy już ponad 210. No, tak jak myślałem, hamowanko. No ich, a tu akurat białe tablice, także Niemiec. No ale dobra, widzicie, cały zabieg poszedł w pidu, jak to mówią. No ale zobaczymy, może za chwilę uda się rozpędzić znowu. Odcinek, ale 216, 17 i szybciej auto nam chyba nie pojedzie. Teraz 218, myślę, że to już jest max. Teraz delikatnie pod górkę spadło do 17. Oby tylko Holender nie wyjechał, mrugnę mu już z góry światłami, żeby czasem nie wpadł na taki pomysł. No a my spróbujemy jeszcze. 220 będzie. Czy nie będzie? Będzie, 220. No i chyba to jest koniec. Producent co prawda 222 nam zapowiedział. O, mamy 221. No i myślę chyba, że już więcej nam to auto nie pojedzie. Raczej nie mamy to tutaj cisnąć, bo no nie ma sensu. Odpuszczam. Być może tam byśmy... Znaczy na pewno, wydaje mi się, ten 1 km na godzinę do 222 na pewno byśmy się rozpędzili, ale to już tylko po prostu formalność, tak mi się wydaje. No także jak widzieliście, ze skrzynią Multitronic szału nie ma. Jest dokładnie, można powiedzieć, to co nam deklarował producent. Podobno mówią niektórzy, że jakby był tutaj jakiś chip, czyli zmieniony soft, oprogramowanie silnika, to prawdopodobnie ta prędkość maksymalna byłaby większa. Ale nie wiem, czy ja kiedykolwiek to będę robił. Już nieraz mnie w sumie o to pytaliście, no że w moim przypadku nie jest mi to potrzebne. Jak widzicie, o, jadę całą drogę na tempomacie włączonym i no nie mam potrzeby zmieniać osiągi w aucie, bo na maksa pewno raz w roku tylko będę auto próbował, jeśli będzie taka możliwość. Także wydaje mi się, że to chyba nie ma sensu. No i chyba to będzie wszystko, co chciałem wam tutaj dziś pokazać. Nie pamiętam, jaka prędkość była maksymalna w A4 B8 z Multitronikiem, ale chyba też coś koło tego, albo może nawet jeszcze mniej. Tak czy tak, jeśli macie skrzynię Multitronic i macie silnik ze zmianą oprogramowania, piszcie w komentarzu, ile wycisnęliście z auta na maksa, bo jestem ciekaw, czy coś to się zmieni. No i chyba tym optymistycznym akcentem też z wami się będę żegnał. Jak zawsze wam dziękuję za obejrzenie. No i też zapraszam do subskrypcji kanału, jak zawsze. Do oglądania innych filmów, do lajkowania, pisania komentarzy. No i też zaproszenie do grupy na Facebook. Link, jak zwykle, macie w opisie filmu na dole. No i na Instagram. Link również tam znajdziecie. A my widzimy się już w jakimś kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!